Nazywam się Tomek Tomaszewski i od ponad 20 lat fotografuję dla magazynu National Geographic. W tej chwili właśnie kończę materiał dla polskiej edycji tego magazynu zatytułowany Rzut beretem, a który dotyczy kondycji wsi polskiej. Tylko wiesz, masz być grzeczny, nie szaleć, poczekaj. Tutaj jesteśmy i mówimy teraz o fotografii. Skup się. Skup się. Języka fotograficznego się ciągle uczymy i wiemy na ten temat stosunkowo niewiele. Ja w swojej pracy ciągle odnoszę się do wzorców już dawno sprawdzonych. Grecka tragedia, wydaje mi się, zaproponowała nam rozwiązania doskonałe. Kiedy budujemy materiał, wiadomo, że musimy znaleźć zdjęcie otwierające, zdjęcie, które tę intrygę rozwija, jest pewną kulminacją i oczywiście musimy znaleźć zdjęcie, które jest puentą i zamyka naszą historię. Potrzebujemy w materiale zdjęć, które oferują różne proporcje, czyli będę szukał fotografii, które były zrobione dłuższym obiektywem i pokazują fragmenty w zbliżeniu, twarz, oko człowieka, zmęczoną rękę, spracowaną twarz, tak samo jak zdjęcia zrobione szerokim kątem, które pokazują pejzaż, dużo powietrza. To jest o tyle ważne, że grafik, który później tę historię będzie nam układał, nie będzie jej w stanie zbudować, kiedy my przyniesiemy mu zdjęcia wykonane jednym obiektywem, na przykład 35-mm obiektywem. Jeśli nawet te fotografie będą wspaniałe, to on na stronie czy na kilku stronach gazety będzie miał z tym materiałem wielkie kłopoty. Musimy o tym myśleć. A jesteś. Jesteś psem strasznym, strasznym. No jesteś przecież najlepszym psem na świecie. No tak, tak. Super psem jesteś. Dobrze jest też przy układaniu zdjęć pamiętać o pewnym fenomenie, a mianowicie o czymś takim, że przez łączenie dwóch fotografii możemy spowodować coś, możemy wyzwolić jakby dodatkową energię, która nie występowała, kiedy my patrzyliśmy na te fotografie w odstępie kilkunastosekundowym czy minutowym. Można oczywiście popełnić błąd i fotografie osłabić przez zły ich dobór. Esej fotograficzny ma pewną swoją wewnętrzną narrację, którą buduje się poprzez zmianę planów, poprzez zaskakiwanie odbiorcy, przenosząc go od zdjęcia do zdjęcia do zupełnie innego jakby środowiska. Musimy trzymać go cały czas w napięciu, ale to napięcie nie może rosnąć, dlatego że nikt tego po prostu nie wytrzyma. Jeśli esej jest kilkunastostronicowy, a my to napięcie będziemy ciągle budowali w górę, to człowiek tego nie wytrzyma. W związku z tym potrzebujemy od czasu do czasu fotografię, która oferuje pewien komfort odbiorcy, daje mu możliwość na to, żeby on się zatrzymał, zastanowił, nabrał więcej powietrza w płuc, po czym dopiero następnym zdjęciem drukowanym na kolejnej stronie możemy znowu, mówiąc brutalnie, złapać go za gardło i spowodować u niego tę gwałtowną reakcję. Zupełnie fenomenalny widok. Dobra fotografia to jest taka, która przytrzymuje oko i zmusza to oko do pewnej podróży po zdjęciu. Im więcej jest elementów, na które my możemy popatrzeć, tym dłużej spędzimy analizując zdjęcie i to zdjęcie będzie siłą rzeczy od razu lepszą fotografią. Lepszą to znaczy też posiadającą wiele planów. Wydaje mi się, że należy unikać sytuacji, w których plany ograniczają się do jednego, że jest powiedzmy osoba na tle pustej ściany.
Jeśli nawet ona ma coś, co dobrze po angielsku nazywa się body language, czyli udało nam się uchwycić ją w intrygującym, ciekawym, prowokującym wyobraźnię momencie, to znacznie lepiej jest, kiedy to wszystko dzieje się w wielu planach i powiedzmy w drugim, w trzecim wydarza się jeszcze coś innego, co oko potrafi dostrzec, a umysł potrafi się tym ucieszyć. Także spróbujcie, patrząc na swoją matówkę w aparacie, widzieć nie tylko to, co fotografujecie, ale widzieć również elementy, które w tym zdjęciu mogą być tak samo ważne, jak pierwszy plan, na którym dzieje się to, co próbowaliście zapisać. Nie należy wymyślać zdjęć, nie należy szukać sytuacji, które powstają wcześniej w naszych głowach. To się dobrze nazywa też po angielsku preconception, że nie powinniśmy wyjeżdżać na zdjęcia, mając już wcześniej wymyślone sytuacje. Raczej pozwalać, żeby nasz instynkt, nasza intuicja podpowiadały nam to, co jest ważne, od tego, co jest banalne i proste. Kiedy zajmujemy się fotografią, która ma opisywać świat, lepiej niech ona będzie uczciwa i prawdziwa, lepiej niech ona naprawdę opisuje ten świat, a nie będzie ilustracją tego, co my o tym świecie myślimy, czy tego, jak byśmy chcieli, żeby ten świat wyglądał. Kompozycja to nie tylko ramy, w których my zamykamy przestrzeń, którą obserwowaliśmy przed chwilą, ale kompozycja to również kolor i barwa, to również głębia ostrości. Szczególnie kolor jest istotny do wywołania odpowiedniego efektu i zatrzymania dłużej naszego wzroku na fotografii. Często zdarza się tak, że coś bardzo agresywnego, coś co jest, nie wiem, czerwonym punktem czy żółtym punktem na naszej fotografii, potrafi odciągnąć nasz wzrok od rzeczy zasadniczej, od tej rzeczy, która jest istotą naszego zdjęcia. Więc jak patrzymy na migawkę, jak patrzymy do środka naszego aparatu, warto jest też poza kompozycją, czyli układem linii i elementów, warto jest też pamiętać o tym, co zrobi z naszą głową, z naszym wzrokiem, z naszym umysłem barwa i kolor. I stosując odpowiednią głębię ostrości, pozbawić ten kolor jego agresywności, rozmywając tło.